Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam proces wymiany oleju w skrzyni automatycznej DSG na przykładzie Passata CC z 2011 roku, 2-litrowy diesel z przebiegiem 180 tysięcy km. Jak przebiega proces wymiany oleju w tej skrzyni automatycznej? W pierwszej kolejności spuścimy olej, a później wymienimy filtr. Jakie klucze będą nam potrzebne do wymiany oleju w takiej skrzyni? Imbus 14 i Imbus 8. Co robimy w pierwszej kolejności? Odkręcamy torek spustowy Imbusem 14. I zobaczymy, w jakiej kondycji jest skrzynia. Czyli po kolorze, lepkości ocenisz? Dokładnie. Po kolorze i... Co widzimy? No, nawet klient dbał o skrzynię. Czyli kolor oleju świadczy o tym, że... O kondycji skrzyni. Czyli ten kolor konkretny pokazuje nam, że skrzynia jest w niezłym stanie. Tak, dokładnie. Jaki jest kolejny krok? Odkręcamy miarkę, która znajduje się pod korkiem wlewu, Imbusem 8. Tak zwany gwizdek, niektórzy to nazywają. I tym sposobem się zleci reszta oleju. Olej faktycznie wygląda bardzo ładnie. Powiedz mi, czy awaryjne są te skrzynie? Awaryjne, jeśli ktoś nie wymienia oleju, tak jak producent zaleca oleju co 2 lata albo 60 tysięcy, to możemy się liczyć z dużymi kosztami, takimi jak od 6 tysięcy nawet do 10. Powiedz mi, jeżeli ktoś dba o filtr, olej, wymienia to na czas, jak ta skrzynia długo wytrzymuje w takich naturalnych warunkach normalnej eksploatacji? Od 300 tysięcy do 500 000. Czyli pierwsze takie awarie zaczynają się około 300 tysięcy. Dokładnie, jak ktoś nie wymieniał. Wpływa na żywotność takiej skrzyni. Agresywna jazda, ciągnięcie przyczep. Zmieniasz tę skrzynię. Moim zdaniem to jest najlepsza skrzynia na rynku. Zdarzało się, że 500 000 wytrzymały tę skrzynię bez żadnych problemów. Olej został zlany. Jaki następny krok poczynimy? Wkręcamy miarkę. Czyli robimy teraz odwrotnej kolejności. Tak. Jak mocno dokręcamy? No, tak z 10 Nm. Czyli nie wielką siłą, ręką do oboru. Tak, tak. Co następnie będziemy robić? Wychodzimy teraz na górę i odkręcamy filtr, który znajduje się pod akumulatorem. Okej, więc idziemy. Zajmiemy się wymianą filtra. Powiedz mi, gdzie znajduje się filtr? Filtr w skrzyni znajduje się pod pokrywą akumulatora, ale pierwsze co, to będzie trzeba zdjąć filtr powietrza. Czyli musimy wymontować filtr powietrza kompletnie, tak. Zdemontować akumulator i obudowę akumulatora, czyli tą podstawę, tak? I tak. Tam zobaczymy filtr. Tutaj są elementy, które musieliśmy rozkręcić do wymiany, do dostania się do filtra oleju w skrzyni. A sam filtr znajduje się tutaj. Odkręcimy go za pomocą klucza nasadowego numer 24. Warto zabezpieczyć obszar naokoło filtra, ponieważ przy demontażu niewielka ilość oleju może się polać. Teraz wyciągamy obudowę filtra. Sam filterek znajduje się tutaj. I teraz założymy nowy filtr, skręcimy go z powrotem, wyczyścimy obszar, który był używany i zaczniemy składać elementy, które musieliśmy rozkręcić do dostania się do filtra. Przy każdej wymianie filtra należy starannie wyczyścić obudowę filtra. Jakiej marki filtrów używasz przy wymianach? No, najlepsze są oryginalne, ponieważ lepsze są w konstrukcji.
To jest filtr oryginalny. Teraz założymy go z powrotem do skrzyni. Założymy nową uszczelkę na obudowę filtra i dokręcimy filtr. Też nie za mocno. Tak z wyczuciem, tutaj jest około 25 Nm moment dokręcania takiego filtra. Założymy obudowę filtra. W następnej kolejności skręcimy podstawę akumulatora, akumulator, obudowę filtra powietrza i w następnej kolejności będziemy uzupełniać olej do skrzyni. On będzie potrzebny do napełniania oleju. Adapter. Kręcamy w miejsce spustu. A będziemy uzupełniać. I będziemy pod ciśnieniem pompką wtłaczać olej. Wygląda proces napełnienia oleju do skrzyni. Wlewamy około 2 litrów. Za pomocą pompki. Za pomocą pompki podciśnieniowej. Do momentu przelewania się. Gdy się będzie przelewać, odpalamy silnik. Skończy się przelewać, dolewamy. Do momentu. Jak zobaczymy, że się olej przelewa, co musimy zrobić? Wtedy odkręcamy adapter, przelewa się i wtedy uruchamiamy silnik. Czyli po uruchomieniu silnika wkręcamy ponownie adapter. I na gdy skończy się przelewać olej. Tak, i na uruchomionym silniku uzupełniamy resztę oleju, tak? Tak. Ile tego oleju? Do momentu następnego przelewania się. I jak się będzie przelewać, zakręcamy. I wtedy będzie trzeba procedurę przeruszania biegów zrobić. Czyli parking, neutral, drive. Tak, i po tak 3 dalej. Sekundy, 4, żeby mechatronika cała się uzupełniła. A powiedz mi, ile takiego oleju wchodzi do skrzyni? Około 5-2 litra na wymianę. Na pustą wchodzi około 7. Mamy około 2 litrów oleju i teraz zobaczymy, czy olej nam się przelewa. Zdemontujemy wężyk. Olej się przelewa. Zakładamy z powrotem wężyk. Uruchomimy samochód i resztę procedury będziemy uzupełniać na olej. Na odpalonym silniku. Ja idę odpalać auto. Silnik mamy odpalony i teraz włożymy resztę oleju do skrzyni. Jeszcze taka jedna informacja. Przy wymianie takiego oleju w skrzyni temperatura auta nie powinna przekraczać 30 stopni. Patrzymy, czy się olej przelewa. Olej się przelewa. Ja teraz idę do samochodu i przemieszam biegami. Teraz będziemy zmieniać biegi. Po 3 sekundy każdy około. Kilka takich sekwencji zrobimy i pójdziemy zobaczyć, czy olej już się przelał. Patrzymy, czy olej się przelewa. Odkręcamy adapter. Olej się przelewa. Nadmiar trzeba upuścić. Nadmiar musimy wypuścić. Dzięki za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam.